Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w Spider-Man 2 Enter Electro na PlayStation 1. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry, przeszliśmy sporo poziomów, tak dokładnie to chyba z 5 poziomów w poprzedniej sesji. No i mieliśmy bardzo kultowe poziomy, jak chociażby poziom z eskortowania samolotu, czy z rozbrajania bomb, co trzeba było tam oczywiście kluczyki dać do tych bomb, żeby je rozbroić, te różnokolorowe oczywiście. I w sekcji komentarzy napisaliście mi, że tam parę tych komiksów ominąłem i prawdopodobnie Spider zbroję. No niestety, no ja, tak jak już niejednokrotnie mówiłem, na tej grze się chyba najgorzej znam, jeżeli chodzi o Spider-Mana z PlayStation 1, ogólnie jeżeli chodzi o Spider-Mana z PS1. Tak więc, tak jak już odpowiadałem niejednokrotnie, jak zobaczę jakąś Spider-Zbroję po drodze lub komiks, to wtedy prawdopodobnie zbiorę. Nie będę jakoś się silił specjalnie na to, żeby siedzieć nie wiadomo jak długo w tych poziomach. Ja lubię eksplorować, ale bez przesady, nie będziemy tutaj siedzieć nie wiadomo jak długo. W dzisiejszej sesji zobaczymy, gdzie daleko zajdziemy. Tak więc bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy już rozpoczynać. Taka śmieszna w ogóle ciekawostka, jak na ironię losu oczywiście. Znowu druga sesja jest z rana nagrywana i to też znowu w czwartek, tak więc no jak na ironię losu jest to dosyć zabawne. Dobra, skończyliśmy ostatnio tutaj. O, już mamy rozpierduchę na sam start. Co tutaj się dzieje? Co my tutaj musimy zrobić? Nawet fajna muzyka nam się tutaj włączyła. Nie. O, come on, come on. A, pamiętam, będziemy musieli się dostać do tego tutaj, ponieważ tutaj jest... There's gotta be a control switch here somewhere. Albo tak jak właśnie Spidey powiedział control switch. Wow. Okej, okay. Number one nam się teraz otworzył. To chyba tak to się numer uno albo ten sektor pierwszy nam się otworzył. Ja lubię na to w ogóle sektory mówić, więc uznajmy, że to są sektory. Więc lecimy do góry. Aha, i tutaj będziemy mieli taką bazę z przyciskami oczywiście. Czyli taka baza dowodzenia, można by powiedzieć. Oczywiście strażnicy będą nam się tutaj kręcić. Aha, dobra, tutaj nie możemy tak o tego komputerka sobie odpalić, więc zróbmy coś takiego, że podejdziemy. Kliknę F1 w razie co, żeby emulator nie wywalił. Otworzymy sobie te drzwi. Numero 2 się otworzyło. Okej, okay, tu mamy następne drzwi. Nuts, the door's jammed. A, te się nie otworzą, więc elo. Cześć jak czapka. Oops, wrong door. Czyli w zasadzie to tylko jedyne drzwi nam się otworzyły i to są drzwi numer 2, więc trzeba będzie się teraz kierować w tamtą stronę. Możemy oczywiście również sugerować się Spidey kompasem, ale Spidey kompas też bardzo często lubi w błąd wprowadzać, co oczywiście niejednokrotnie się przekonałem o tym, jak chociażby w sesji poprzedniej. O, mamy lodowatą tą. O proszę, kurde, mamy lodowatą pajęczynę. Bo tak, w... W pierwszej części, jak ogrywałem na kanale i ogólnie jak ogrywaliście sobie wy też, to mieliśmy też różne power-upy do pajęczyn i chociażby mieliśmy taką ognistą pajęczynę. No, tutaj mi Spider-Man trochę w dialog wszedł, tak więc musiałem się wyciszyć na chwilę. No pamiętacie, no były po prostu takie te... You're dead, do-gooder! Były takie power-upy w poprzedniej grze. I to samo powraca tutaj, to chciałem w sumie jedyne co powiedzieć. Dobra, więc teraz co musimy robić? Musimy lecieć za numero 7. Za naszym tym. Za naszym pociągiem. I to chyba tutaj musimy lecieć, co nie? Tak jest, tutaj musieliśmy polecieć. I oczywiście skopać dupę tym pozostałym strażnikom. Oho, tutaj mamy ten... centrum dowodzenia z tymi różnymi komputerkami, tak więc siemano, siemano. Ja tutaj wbiłem wam spuścić w pierdalando. Dobra. Nikogo już tutaj nie ma, więc możemy dumnie otwierać.
Dobra, tam zostało zamknięte. Przez chwilę by się gra zlagowała, to by było more guards. Okej, tutaj sporo ich z kolei wyszło z tego sektora, a tutaj? There's the train. Dobra, a tam jest mój pociąg, więc musimy grzać do sektoru numer 7, żeby opuścić tę bazę. Czyli można by powiedzieć, że ten poziom jest jednym po raz kolejnym z krótszych. No właśnie, to jest problem ze Spider-Manem 2 Enter Electro, że tu większość tych poziomów jest tak krótkich, że to jest naprawdę przegięcie pały. Wait a minute here. That guy has a case too. Bet they're responsible for that train robbery. What's so important about those cases? Mother. No i zaczynamy, kurde, konfrontację ze Sandmanem. To jest tak zwany mini. Can't miss that train. Where you running to? Tak, i lecimy ze Sandmanem. Jednym z odwiecznych Nemesis Spider-Man. I've heard about running into a brick wall, but this is ridiculous. Did you think you could lose me? Tak więc naszym zadaniem tutaj to jest po prostu uciekanie przed Sandmanem, bo Sandman będzie po prostu się pojawiał i będzie nam tutaj robił taki Kongo Bongo. How many of these things do you have? Musimy po prostu w... Bo ten poziom to jest taki trochę quick time event, że po prostu będziemy musieli szybko skoczyć do pociągu i zakończyć konfrontację, bo my tutaj z nim nie musimy walczyć. Absolutnie, walka z nim jest dosłownie opcjonalna, bo on i tak prawdopodobnie by nie stracił ani grama HP. Tylko pytanie, czy my zdążymy? O Jezu. No, pociąg nam chyba spieprzy jak nic. You gotta be kidding me! Take that! To już wolę chyba powtórzyć, wiecie? Bo nie wiem, czy mi się uda. No, nawet mi emulator wywaliło, tak więc no. No, tak więc zaczynamy od nowa konfrontację. I już widzę, że będą z tym problemy. O Jezus, już widzę, że będą problemy. Dara, to wiecie co? Widzimy się jakby tam gdzie ostatni raz skiepściłem. Bo myślę, że nie ma co wam tutaj tego pokazywać, a potem sobie trochę omówimy ciekawostek o Sandmanie, bo trochę tego jest. How many of these things do you have? Hold still, punk! Hold still, punk! Did you think you could lose me? Hold still, punk! Hold still, punk! No way am I letting you go! Can't you find someone else to play with? Hold still, punk. I'm gonna pound you flat. I'm gonna pound you flat. Where are you running to? Hold still, punk. If I can just reach that. Dobra, udało się. Dobra, chyba mu się udało. Dawaj, 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 dawaj. All aboard! Udało się. Kurde, musiałem się aż skupić. Wybaczcie, ja po prostu się musiałem aż skupić, bo... No mogło to się źle skończyć.
to do with this? Times change, Spider-Man. I do what I have to. Some other time, spider jerk. And what's this? Looks like Spiderella's going to the ball. Okej, okay, jakieś zaproszenie. Dobra, to tutaj póki jest ten ekran z save'em, to ja wam przedstawię jakby ciekawostki odnośnie tego Sandmana, ponieważ chciałem to powiedzieć w trakcie poziomu, kiedy walczyliśmy teraz z nim, z tym minibossem w sensie, bo musieliśmy się dostać do pociągu. No ale tego nie powiedziałem dlatego, że się za bardzo skupiłem. Tak więc mam tutaj parę ciekawostek przygotowanych, więc po pierwsze i najważniejsze, jego ubranie także ma możliwość zmieniania się w piasek, bo sama nazwa wskazuje, że jest to Sandman, czyli wiecie, człowiek piasek, innymi słowy. Połączył on siły z innym pseudo-bohaterem, jakim jest Hydro-Man. Można go pokonać między innymi wodą, co myślę, że się większość z was domyśliła, no bo w końcu piasek i woda, no to raczej myślę, że doszliśmy do wspólnego konsensusu. I najlepsze jest to, że niby Sandman jest największym wrogiem Spidermana, ale zdarzało się, że Spiderman pomagał Sandmanowi i na odwrót, więc tak więc tutaj możliwe, że tylko na potrzeby tej gry są między sobą takimi wielkimi nemesis. On również połączył siły z Venomem w filmie z 2007 roku, czyli dokładnie w Spider-Manie trójce, w celu oczywiście unicestwienia Petera Parkera, zwanego jako Spider-Man. No i okazuje się, że był odpowiedzialny za śmierć Bena Parkera. Tak więc, no, niezły z ciebie Sandman, skoro zabiłeś Bena Parkera. To były właśnie ciekawostki, które chciałem poruszyć w trakcie walki, ale stwierdziłem, że się wolę skupić, bo jednak ja nie chcę wam pokazywać pierwszego, lepszego gameplayu, a wolę z jak najlepszej strony się pokazać, mimo że gram do dupy w tę grę. Tak więc lecimy dalej z tekstem. No. Tutaj sobie żeśmy pociągiem polecieli, więc zobaczymy, co teraz będą mieli dla nas twórcy przyszykowane. W ogóle lubię nawet ten dźwięk, jak się pojawia ta gazeta, tak śmiesznie jest. We are close to our goal, gentlemen. The device you see before you allows an average citizen's body energy to power a city block. In my hands, that power would be limitless. We need Dr. Watts to finish the device. Only she knows where to find the missing piece. Yeah, plans and speeches are all well and good, but I think you're forgetting about one thing. Spider-Man. I've already prepared for that eventuality. Let me introduce our insurance policy. Enthusiasms, enthusiasms. What are mine? What is it which gives me joy? Destroying Spider-Man. A man stands alone, facing the web-slinger. This is the time for what? For individual achievement. But in a mob? Part of a team. Tomorrow night, the good doctor will be attending the Science and Industry Ball. I'm gonna get the doctor myself. But I get nowhere unless the team takes out Spider-Man. Spider-Man! Ło, kurde, ty! Aż bez takiej przesady, przecież to się wino rozlało, a nie jakaś krew, gościu. Weź się ogarnij, kurde, typie. Hammerhead and his thugs have stormed the ball. The people are frightened, and some have even been taken hostage. It looks like Spidey's gonna have his hands full finding the doctor and keeping everyone safe. Good luck, Webhead! Here we go. No, tak więc z tej cutscenki, która przed chwilą miała miejsce, mogliśmy się dowiedzieć, że również Elektro pomaga nie kto inny jak Hammerhead. Czyli również kolejny odwieczny wróg Spidermana. Przepraszam ci, Spider-Man, że ja ci wszedłem w paradę, ale chciałem coś powiedzieć, takiego dosyć ważnego. Tak więc, wiecie co, jest mały problem. Bo ja nie mogę teraz tego zrobić, co powinienem zrobić. Śmiesznie, tak wiem, to naprawdę bardzo śmiesznie brzmi.
Ale serio, nie mogę wycelować i tej kraty zdjąć z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy to zależy od tego, z której strony ja stoję. Ej, naprawdę, bo to trochę jest słabe już, powoli, szczerze powiedziawszy, bo moim zadaniem jest tutaj ściągnięcie tej kraty przy okazji, ale... I bet this will take me to the controls. Dobra, więc jak widzicie, udało się nam w końcu tutaj dostać, więc... jeżeli chodzi o Hammerheada, no to tak jak wspominałem, jest to odwieczny wróg Spidermana, który ma dosyć taki specyficzny kształt głowy, no bo ma kształt głowy, jakby był dosłownie młotkiem. No i on teraz zagroził Spider-Manowi, że jeżeli Spider-Man nie podda się, czy coś ten deseń, to on tutaj będzie zabijał tych wszystkich, tych wszystkich pracowników tego oto budynku, więc naszym zadaniem jest po prostu uratowanie po raz kolejny ich. To jest podobna misja, tak jak to było w trzeciej bodajże misji w Spider-Manie 1, gdzie musieliśmy chronić tych wszystkich pracowników przed... przed jakby tymi dupkami od tego, od, mam go na końcu języka, od Octaviusa. No to to jest podobna misja. That elevator looks unstable. Better secure it somehow. Dobra, więc musimy teraz trafić w tamto. Tak mi się przynajmniej wydaje stąd. Tylko jak ja mam to zrobić? There, that should hold the elevator. Now to free the person inside. Musiałem trafić w tą, w tą linę. Okej. Czyli teraz tak, mamy tutaj ogarnięte, więc teraz Spider sieć trzyma sobie tą zerwaną linę z windy. I teraz mamy tutaj przydupasów od właśnie Elektro. I Hammerheada w sumie. Chociaż bardziej bym powiedział od Hammerheada, bo oni bardziej mają taki podobny strój do Hammerheada. No i gitara. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś mamy. O, komiks. Wow, pierwszy komiks żeśmy zebrali. Nice. Przez całą tę serię jedyny komiks chyba prawdopodobnie zbierzemy. Dobra, nie pozwolę wam zabijać oczywiście tych biednych pracowników, bo oni nic tutaj złego nie zrobili, to wy jesteście, to wy macie nieźle nasrane we łbie w takim razie. Dobra, czterech pracowników jest uratowanych, chyba tak to się na nich mówi, bo raczej hostages... No ewentualnie mógłbym ich hotelowiczami nazwać, ale to raczej wątpię, więc pracownicy to raczej jest lepsze sformułowanie, lepsze określenie. Dobra, teraz tak, sprawdźmy, gdzie teraz mamy iść. Tu nic nie widzę. No sign of Hammerhead anywhere. O. No i można tak też zrobić. Bo ja niestety nie pamiętam, jak się manipulowało trochę tą siecią, że wiecie, że się wystrzeliwało i można było tak robić taką długą linę. Nie pamiętam akurat, jak to się robiło, jakim przyciskiem. Natomiast co do muzyki, która nam tutaj towarzyszy, to sami sobie posłuchajcie tej muzyki, bo dla mnie jest ona trochę dziwna, tak szczerze, w sensie absolutnie nic do niej nie mam, ale trochę jest dziwna i taka według mnie trochę niepasująca do tego poziomu, ale to jest moje zdanie. Okej, coś tutaj jest? Nie no, dobra, może przesadzam, może nie jest ona jakoś tak zła czy coś, ale po prostu mówię, no taka trochę momentami dziwna. Nie mam nic do niej absolutnie, ale wolałem jednak klimat temat muzyczny Spidermana jedynki. Help me! Thank you.
O, udało się. Dostaliśmy się teraz tutaj. Chodźcie, uratowałem was. Idźcie. Dobra, 4 z 6 są uratowani. Nie są pozostali. Tak tylko chciałbym zadać takie luźne pytanko. A, dobra, tutaj są. Siemano. 5. Well, that's the last of them. Time to find Hammerhead. Okej, czyli wszystkich żeśmy ten uratowali. Nice. No to w sumie krótki poziom. Znowu, po raz kolejny. Mówię, to jest straszny problem, jeżeli chodzi o Spider-Mana 2, że tutaj praktycznie wszystkie te poziomy, albo 90% to nie tyle co zabij wszystkich, raczej w sensie wszystkich przeciwników, co na dodatek te poziomy są dosyć krótkie i to jest trochę smutne w sumie.